Witam serdecznie! Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Stray. Wartownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić ich uwagę, ale reszta należy do ciebie. Zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi: musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę. To ja go napisałam. Jesteś teraz jednym z nas. To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz, ale ktoś z nas musi. Ruszaj, idź, zachowam cię w ramię, mały nieznajomy. Ojej. Myślałam, że jednak z nami. Bo nie ma tu już nikogo. Że z nami się uda. Tak jak uratowaliśmy na przykład Doka. Chociaż może jeszcze się z nią spotkamy. Może lecimy za nim. Nas tutaj ktoś złapie. I dopiero się narobi. Tutaj gdzieś było. O! Dokładnie to. Mamy jeszcze kluczy, więc możemy prowadzić. Ciekawe. Za sterami usiądziemy. O. Tak. Kontrolne. Proszę. A ty kto? Pomocnik. Witaj, jak mogę ci pomóc? Ciekawe. Czyżbyśmy już byli w tym mieście? Ciekawe, czy faktycznie takie bezpieczne to miasto.
Chodźmy. Ale dziwnie. Witaj, mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Ten obszar jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę. Miłego dnia. No dobra. No i nas nie wpuścisz. Witaj, mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na powierzchnię są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. Wszystko pozamykane, nie działające, tylko robotki, pomocniki. Witaj, jak mogę ci pomóc? A myjesz szyby, widzę. Witaj, moje bieżące zadanie to wyczyścić okno. A, to jest podobne. Mam się udać tam. Witaj, miasto zostało zamknięte dla twojego bezpieczeństwa. No dobrze, wiem, odsyłacie nas tutaj, to idziemy. Dostęp do pomieszczenia kontrolnego broni jakiś protokół bezpieczeństwa. Tylko ludzie mają tu wstęp. Komunikat twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe. Ty protokole. Może jeśli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. No nic nie zrobię. Czegoś tam brakuje. Chyba. Ale bo ja coś źle zrozumiałam. O. Teraz pomogę. Czyli jednak wszystko jest. Pomogł kotek robocikowi i jest. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadały wszystkie decyzje, a teraz jest tu pusto. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko. Czystą przestrzeń,
nieograniczoną władzę, wolność poruszania się. I co im to dało? Zaraza. Teraz sobie przypominam. Wszyscy umierali, a oni myśleli, że są ponad to. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera. Czułem się bezsilny. Nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Wciąż jednak mogę pomóc tobie. Wciąż możemy wyjść na zewnątrz. Razem. Będę strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. O. Takie piękne i smutne zarazem. Zepsujemy. Aha. Nie no, dobra. Gdzie teraz? Gdzieś tu. Urządzeń. O, może tutaj. Jeszcze na boczki. Zerknąć. Jedziemy. Oto i on, główny komputer. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli dezaktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł i zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. Źle robię. Dobra, zejdź. Wejdź. Zejdź. Dobra. I dalej. Jeszcze wejść tutaj? Tutaj, o. Udało się. Dobra robota, przyjacielu. Mam. Wiem, jak odblokować miasto. Coś tu się nie zgadza. Czekaj, może jest jakaś inna droga. Proszę, oto stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka warstw zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Teraz musimy zrobić to, co potrafimy najlepiej. Ja zhakuję maszyny, a ty narób trochę szkód. Thank you.
da się tutaj zhakować? Już? Aaa... Dobra. Usujmy. I hakuj. System jest bardziej wymagający niż sądziłem. Uważaj na siebie. Och nie, nie możemy się zatrzymywać. Nie tutaj. O, tutaj coś jest. Usujemy. Ojejciu. Nie martw się, mogę podładować baterię, gdy uzyskamy dostęp do tej stacji roboczej. Bardziej to wygląda, jakby ten robocik miał zginąć. Biedny. Drap. I teraz drapimy. Tak. Jesteśmy kotem rozdrabiaką. Ojej. Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie. Przenieś mnie do tej stacji roboczej. Wyłączymy ten alarm. Oj. No, tak myślałam. Udało się. Jesteśmy bezpieczni. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do wyłączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna. To więcej niż mógłbym znieść. Ale z wyłączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. To może zniszczyć moje oprogramowanie. Ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera i pogodziłem wtedy się z możliwymi konsekwencjami. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszę trzymać się kurczowo przeszłości. W towarzyszach widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. Byłeś moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję.
nie chcę zostawiać mojego robocika. To takie smutne. Niby udało się. No prawie mam 61%. Ale to takie smutne. Trochę nie bardzo. Teraz wiem, co powiedzieć. Jestem taka trochę w szoku. Niby wiedziałam, że tak będzie. Czułam, że niestety tak będzie, ale to smutne. Koniec. Pa. Chodźmy sprawdzić, jak jest na zewnątrz. W takim razie. Już nie pogadamy, no tak. Spotkamy się z naszymi kotkami? Z rodziną? Zielono. Oto skończyła się historia naszego dzielnego kota. Mam nadzieję, że pojawi się może w przyszłości druga część i chętnie również nagram ją na kanale. A na razie naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo mi się ta gra podobała. Mam nadzieję, że Wam również i że chętnie zajrzycie jeszcze na mój kanał po inne serie i będziecie się również świetnie bawić. Dajcie mi znać, jak Wam się podobała ta gra, czy sami w nią graliście, czy... Jeśli nie, chętnie byście w nią zagrali. Jakie są Wasze wrażenia? Chętnie poczytam na dole w komentarzach. A na razie dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że już niedługo się widzimy. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!